kostymy Dawid Murek. Z numerem 7 Michał Kaczyński. 10 Miłosz Pyta. Z numerem 11 Jakub Weseli. 12 Wojciech Kaźmierczak. Z numerem 13 Konrad Rybuczek. I 16 Libero Kacper Piechowski. A to jest lepsza zabawa. Witamy w kolejnym odcinku AZS TV, tym razem z Bełchatowa, gdzie nasi siatkarze przegrywają z PGS Krom 1-3. Gościem AZS TV jest rozgrywający naszego zespołu Michał Kozłowski. Michał, dzisiaj na pewno sporo napsuliśmy my skrze krwi, ale to niestety nie wystarczyło, żeby dzisiaj wyjechać stąd z jakąś zdobyczą punktową. No nie, no fajnie, że tak jak powiedziałeś, że trochę popsuliśmy im to dzisiejsze widowisko. No fajnie, że udało nam się wygrać z jednego seta. Naprawdę chcieliśmy udowodnić po tych dwóch słabszych pierwszych setach, że potrafimy. Także cieszę się, że udało się wygrać tego trzeciego seta, jednak no, w czwartym secie już nam Bełchatów nie pozostawił złudzeń. Zrobili jedną czy tam dwie serie zagrywką, no i niestety no, myślę, że nie wiadomo, czy jakikolwiek inny zespół mógłby przyjąć takie bomby, naprawdę. One były naprawdę bardzo mocne, także było bardzo ciężko, jeżeli chodzi o tą jeżeli chodzi o przyjęcie tej zagrywki, no ale nic. Szkoda, że to się tak skończyło, ale no, cieszymy się z tego przynajmniej jednego seta. No szkoda na pewno tego meczu, tym bardziej, że nasza sytuacja w tabeli nie jest jaka jest. Wiemy, że już te marzenia o grze w playoffach już prysły. No i teraz nam chyba tylko została walka o honor w tych dwóch meczach, które nam pozostały w tej rundzie zasadniczej jeszcze. No dokładnie, także nie zwieszamy głów. Chcieliśmy tutaj przyjechać, powalczyć i wydaje mi się, że pokazaliśmy to choć w jakimś tam małym stopniu. Ale tak, no teraz jest bardzo ważny mecz w piątek, zbyt gorszy tak nawet dla nas, żebyśmy mogli psychicznie troszeczkę odpocząć i postarać się zdobyć jakieś punkty. No, chcielibyśmy oczywiście wygrać za 3, no i miejmy nadzieję, że to się uda. Bydgoszcz w tym roku 2 mecze, 2 zwycięstwa, więc możemy mówić chyba, że jakiś lekki patent na zespół z Bydgoszczy mamy może. No może coś w tym być, no. Mecz meczowi jest nierówny, ale no tak jak powiedziałeś, może mamy jakiś na nich patent, no i oby to się potwierdziło. Gdzieś tam już myślałem, jesteśmy przy tej fazie playdown, no wiemy, że w zeszłym roku było 9 miejsce i to było odebrane jako, powiedzmy sobie, sukces. W tym roku będzie troszkę inaczej, natomiast w tym roku jest tych zespołów w lidze więcej, więc to miejsce 9 będzie też troszkę pewnie inaczej odbierane. No tak, ale jednak chyba wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, że naszym jakimś tam celem, który sobie powiedzieliśmy, no to były play-offy, także dla nas to będzie chyba sezon przegrany. No ale nic, no zbierajmy doświadczenie, uczmy się kolejnych meczów, uczmy się wygrywania, także całkiem możliwe, że skończymy ten sezon również na 9 miejscu. Michał, myślisz, że ta młodzież, która w naszym zespole jest jej sporo, nie brakuje dużo młodych twarzy, myślisz, że ten zespół ma naprawdę możliwości i drzemie w niej potencjał, już patrząc oczywiście w kontekście przeszłości? No na pewno. Są to utalentowane osoby, także no nic, tylko żeby więcej pracowali, żeby więcej dostawali szans na boisku, zbierali doświadczenia i to się może akurat w przyszłości przydać i być może niektórzy z tych młodszych zawodników wylądują w kadrze polskiej. Nie wychodźmy jeszcze z nami.